zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw będzie nas słychać, a teraz będzie nas widać. Witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Łuczu. Dzisiaj mamy dla Was grę Puerto Rico. Gra Puerto Rico to jest bardzo już leciwy klasyk. Ma już swoje lata. My dzisiaj będziemy grali w grę z drugiego wydania, z drugiej edycji. Na rynku już jest dostępna, tu mi akurat Teos uświadomił, czwarta właściwie edycja, jeszcze z dopiskiem, tak? Nowa edycja, ale ona jeszcze oficjalnie się chyba nie pokazała. Przynajmniej BGG mówi, że to jest jeszcze nie wydane. Mhm. Okej, okay, ale jest na horyzoncie. Ostatnia wersja, którą możecie kojarzyć, to jest taka wersja, na której nie mamy żadnej okładki. Bo tutaj okładka prezentuje się w ten sposób. I ta najnowsza edycja, jakby, która jest już na rynku, to jest taka, na której nie ma żadnej grafiki, jest tylko taka złota monetka na środku i napis Puerto Rico. Więc gdybyście widzieli, to jest dokładnie ta sama gra. Tam są dwa dodatkowe rozszerzenia dołożone. My tutaj mamy dwa rozszerzenia w tej wersji drugiej edycji, ale my dzisiaj gramy sotę. Dzisiaj gramy tylko i wyłącznie podstawkę, nie wprowadzaliśmy budynków z rozszerzenia. Zagramy sobie tak, jak to zostało pierwotnie wymyślone. Więc przechodzimy na kamerę drugą, żeby Wam tutaj wszystko zaprezentować, żebyście to lepiej też widzieli. Zaczniemy sobie może od tego, co zawiera pudełko. Generalnie pudełko do Puerto Rico zawiera planszetki dla graczy. Gra jest od 2 do 5 graczy, więc mamy 5 takich planszetek. Wszystkie są jakby dla wszystkich graczy identyczne. Te planszetki na górze mają takie pola na budynki uprawne, na dole mamy pola na pozostałe budynki, mamy taką różę wiatrów, na której składujemy monety oraz później będziemy przechowywali dobra, ale to też jest takie triki. Dobra. I tutaj w prawym dolnym rogu mamy opisane akcje oraz przywileje, które będą nam gwarantowały postacie, które mamy w grze. Warto tutaj nadmienić, że mamy tutaj przygotowaną rozgrywkę dla 3 osób. Ona w zależności od tego, czy gramy w trójkę, czwórkę czy piątkę, będzie się różniła, jeśli chodzi o ilości komponentów. I to jest dosyć istotne, żebyście gdzieś tam mieli z tyłu głowy, że jeśli chodzi o ilości, będą się różniły ilości kolonistów, którzy będą przybywali do Puerto Rico. My w grze trzyosobowej będziemy mieli 55 kolonistów. W grze na 4-5 graczy tych kolonistów będzie więcej. Dodatkowo mamy zawsze 3 łodzie, ale te 3 łodzie do sprzedawania towarów będą miały różną ładowność. Czyli my gramy w wariancie 4-5-6, a im więcej graczy, tym te ładownie są, tym te statki są większe, te ładownie mają więcej miejsca. Jeśli chodzi o targowisko, targowisko pozostaje bez zmian, tam będziemy się mogli też pozbywać naszych towarów. No i mamy planszetkę z budynkami. Planszetka z budynkami jest dwustronna. My gramy na tej stronie podstawowej, czyli tutaj mamy tylko te budynki właśnie z wariantu podstawowego. Gdybyśmy odwrócili ją na drugą stronę, to zamiast tego banku tutaj będziemy mieli miejsce na dodatkowe budynki, które mamy właśnie zapewnione w rozszerzeniu. Poza tym mamy kafelki plantacji oraz kafelki kamieniołomów i to są takie kafelki tutaj o szare i zielone. Tych plantacji mamy 4 rodzaje. Mamy plantację kukurydzy, mamy plantację cukru, mamy plantację tytoniu, mamy plantację kawy i mamy jeszcze plantację indygo, którą mamy już na starcie. Pierwszy i drugi gracz posiadają właśnie takie plantacje indygo. Czyli mamy 5 różnych plantacji, stąd 5 różnych kolorów zasobów, które będziemy mogli uzyskiwać. W grze trzyosobowej 4 z tych plantacji się odkrywają, czyli zawsze ilość graczy plus 1. Resztę tworzymy zakryte stosy i one będą nam się uzupełniały w trakcie gry. Kolejny element, który mamy i który jest zależny od ilości graczy, to są punkty zwycięstwa. Tutaj w Puerto Rico gra będzie mogła się skończyć w jeden z 3 sposobów, o których też sobie powiemy później. Jednym z tych sposobów jest właśnie wyczerpanie puli punktów zwycięstwa. Grając w 3 osoby, tych punktów tutaj będzie 75 łącznie do zdobycia, czyli będziemy mieli możliwość zdobycia więcej punktów niż 75, bo w ostatniej rundzie, jeśli ktoś wyczerpie ten zasób, to
następni gracze, które będą grali, będziemy te punkty zapisywali gdzieś z boku albo w pamięci i to będą dodatkowe punkty, które zdobędziemy, ale docelowo ta pula 75 jest bardzo ważna, żeby właśnie sobie to rozgraniczyć. Jeśli chodzi o dublony, czyli podstawową walutę w grze, ich mamy stałą ilość, czyli zawsze wchodzą w pełni do gry. No i ostatnia zmienna, którą mamy, to jest ilość postaci. W grze trzyosobowej będziemy mieli 6 różnych postaci. Odkładamy na bok, odkładamy na bok 2 kafelki poszukiwaczy. I te kafelki poszukiwaczy, jeśli gramy na 4 osoby, to będzie jeden poszukiwacz. Jeśli gramy w pełnym składzie na 5 osób, to 2 poszukiwacze tutaj będą wchodzili. Omówimy sobie, co robią poszukiwacze, ale w naszej rozgrywce ci poszukiwacze nie będą wchodzili do gry. Dobrze. Na czym polega gra Puerto Rico? No, generalnie jak każda gra, będziemy tutaj starali się zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Te punkty zwycięstwa będziemy mogli zdobywać w różny sposób. Głównym sposobem na zdobywanie punktów zwycięstwa tutaj w tej grze będą budynki, które mamy tutaj na tej planszetce. Każdy budynek, czy to jest budynek mały, czy duży, będzie miał w prawym górnym rogu, nie wiem, czy mi się to uda, raczej mi się to nie uda, chyba że wstanę, w prawym górnym rogu będzie miał wartość punktów zwycięstwa. Jest do górnego, dobrze. Czyli będzie miał wartość punktów zwycięstwa. Czyli w tym momencie ten budynek będzie mi dawał 4 punkty zwycięstwa na koniec gry. Te mniejsze budynki mają wartości od 1 do 3 punktów zwycięstwa, które będziemy dostawali. Dodatkowo duże budynki będą nam zapewniały premię w punktach zwycięstwa, jeśli będą aktywne, o tym sobie też powiemy, i jeśli będziemy spełniali pewne wymogi, które te budynki mają, czyli na przykład będziemy mieli jeden punkt zwycięstwa za każdą trójkę kolonistów na naszej plantacji, czy punkty zwycięstwa za budynki. Więc tutaj będziemy po prostu, to są takie kafelki endgame'owe, które będą nam punktowały pewne rzeczy, które w grze zrobimy. I jakby to też będzie naszą maszynką do robienia tych punktów. Dodatkowo punkty będziemy zdobywali za wysyłanie towarów statkami towarowymi. O tym sobie też spokojnie powiemy w dalszej części gry. Dobrze. W jaki sposób gra się odbywa? Mamy jeden dodatkowy kafelek poza kafelkami postaci. To jest kafelek gubernatora. To jest kafelek gracza rozpoczynającego. I teraz gracz rozpoczynający spośród 6 postaci, które mamy tutaj przygotowane, wybiera sobie jedną z tych postaci, zabiera ją do siebie i w tym momencie rozpoczyna się faza tej postaci, którą ten gracz wybrał, tak? Czyli w tym momencie byśmy mieli fazę plantatora. Gdybym wybrał plantatora, no to muszę rozpatrzyć jego, znaczy muszę, mogę, to jest akcja dobrowolna, muszę zawsze wybrać płytkę, ale to czy z tej płytki skorzystam, czy nie, to jest już moja sprawa. I teraz, wybierając plantatora, zaczynając od gracza, który wybrał tę płytkę, rozpatrujemy jego umiejętność. I jak ja rozpatrzę swoją umiejętność plus, ponieważ to ja wybrałem tę płytkę, będę miał pewien przywilej. Jeśli ja to zrobię do końca, przechodzimy do gracza, który siedzi po mojej lewej stronie. On wykonuje akcję tę samą, tej postaci, ale już bez przywileju. Później jak on skończy, przechodzimy do ostatniego gracza, również wykonuje całą swoją akcję bez przywileju. I w tym momencie faza plantatora się kończy. Przechodzimy do gracza, który siedzi po mojej lewej stronie i spośród postaci, które zostały, nie można już wybrać tej postaci, która została wcześniej wybrana, gracz wybiera jedną z postaci do siebie. Załóżmy, że Teos wybierze sobie burmistrza i znowu historia się powtarza, czyli Teos wybrał burmistrza, może wykonać akcję podstawową burmistrza oraz skorzystać z przywileju burmistrza. Jeśli on to zrobi w pełni, przechodzimy do Pauliny, później przechodzimy do mnie. To jest ważne, że gracz, który wybrał kafelek, będzie rozpoczynał tę akcję. Czyli to, że ja jestem gubernatorem, to jest tylko oznaczenie, że ja wybieram pierwszy kafelek, ale już następny gracz, który wybierze kolejny kafelek, to on będzie rozpoczynał. Czyli nie wracamy do mnie, tylko Teos będzie zaczynał i tak naprawdę na mnie wtedy to się skończy. W momencie, kiedy dojdzie do ruchu Pauliny, czyli wszyscy rozpatrzymy tę fazę burmistrza, Paulina wybiera sobie kafelek, załóżmy, że to będzie nadzorca, i w tym momencie znowu Paulina wykonuje ruch nadzorcy plus ewentualny przywilej. Ja z Teosem możemy wykonać tylko i wyłącznie tą akcję główną, którą plantator zapowiada w fazie właśnie plantatora, nadzorcy, ale nie możemy już skorzystać z przywileju. Na koniec, jak już wszyscy wybraliśmy postacie i wszyscy rozegraliśmy te fazy, kończy się runda, to jest oficjalne zakończenie rundy. Z banku gubernator kładzie po jednym dublonie na każdej postaci, która nie została wybrana,
tak? Wracamy postaci do puli wyboru i znacznik gubernatora przechodzi do kolejnej osoby po lewej stronie. I teraz to Teos będzie wybierał jedną z postaci, może wybrać postać, która została wcześniej wybrana i nie ma na sobie dublona, a może wybrać postać właśnie, na której te dublony się znajdują. Decydując się na ten wybór, bierze oczywiście ten kafelek postaci razem z całym hajsem, który tam został zgromadzony. Więc może się zdarzyć tak, że jakaś postać w pewnym momencie będzie miała powiedzmy 3 dublony, bo nikt jej nie będzie wybierał i wtedy jeśli ktoś pierwszy wybierze tę postać, to zabiera ją z całym dobrodziejstwem inwentarza. I znowu powtarzamy sobie te kroki. Kiedy gra się kończy? Powiedzmy sobie już to teraz. Gra się kończy w jeden z trzech sposobów. Zawsze będziemy to rozpatrywali na zakończenie rundy, czyli jak skończymy rundę, sprawdzamy, czy któryś z warunków wystąpił. I teraz pierwszy warunek zakończenia gry to jest wyczerpanie puli kolonistów, czyli w momencie, kiedy będę musiał dołożyć kolonistów na statek i nie będę miał już dostępnej wystarczającej ilości, żeby zapełnić go w taki sposób, jak jest wymagane, czyli powiedzmy, że musiałbym dołożyć 3, zostaną tylko 2, to w tym momencie dokładam te 2, ale już wiem... Nie, przepraszam, jeśli nie mogę uzupełnić do pełna, to po prostu gra się... Tak, jeśli nie mogę uzupełnić, to w tym momencie kończy się. Jeszcze sobie to zerknę, bo to jest importante. Zakończenie, tak jest. Na koniec fazy burmistrza nie ma wystarczającej ilości, aby zapełnić statek kolonistów wymaganą liczbą znaczników. Tak jest. Czyli jeśli na koniec fazy burmistrza nie będziemy mieli wymaganej ilości, to w tym momencie gra się kończy i to jest pierwszy warunek. Drugi warunek jest taki, że w trakcie rundy ktoś wypełnił ostatnie 12 pole budynkami na swojej planszetce, tak? I trzeci warunek zakończenia gry jest taki, że w trakcie rundy wyczerpie nam się pula punktów. W momencie, kiedy nie będziemy mieli możliwości dobierania kolejnych punktów, będziemy sobie te punkty zapisywali z boku jeszcze w trakcie trwania tej rundy, ale kolejnej rundy już rozgrywać nie będziemy. Czyli też te zakończenie gry tak naprawdę będzie płynne i też troszkę będziemy mogli o tym decydować, czy gra się już skończy, czy jeszcze nie. Dobrze. Co robią postaci w grze? No bo to jest jakby clue tej gry, czyli właśnie wykorzystywanie tych postaci. Przejdźmy sobie po kolei. Pierwszą z postaci, którą sobie omówimy, to jest postać plantatora. Jeśli gracz wybierze plantatora, to ten, który go wybrał, będzie mógł zebrać sobie jako pierwszy plantacje z plantacji, które są odkryte, tutaj właśnie w tym wystawionym torze. Dodatkowo osoba, która wybrała plantatora, może wybrać kamieniołom zamiast plantacji. I to jest na ten moment jedyny sposób, żeby taki kamieniołom zdobyć. Plantacje będą nam potrzebne do produkowania dóbr, kamieniołomy będą nam obniżały koszt budynków, co jest też pokazane tutaj na planszetce. I teraz ja jako plantator decyduję, czy biorę jedną z odkrytych plantacji, czy biorę kamieniołom. Załóżmy, że zdecydowałem się na kamieniołom i w tym momencie ustawiam ten kamieniołom u siebie na planszetce. W grze Puerto Rico nie ma znaczenia, gdzie ułożę sobie te kafelki. Generalnie ważne jest to, że jeśli już położę kafelkę na planszy, to nie mogę jej z tej planszy usunąć żadną możliwą akcją. I jeśli nie mam dostępnych pól, chociażby na tych polach uprawnych, to nie mogę dobrać kolejnej kafelki, na przykład podmienić sobie jakiegoś budynku. Jeśli już to położę, to zostaje. Nawet do tego stopnia jest to zrobione, jeśli chodzi właśnie o tą dowolność w układaniu budynków, że w sytuacji, gdybym miał powiedzmy te budynki tutaj większe, ułożone w jakiś tam sposób, i chciałbym, załóżmy, że ta część planszy jest zakryta, tak? I chciałbym wybudować duży budynek, a tutaj miałbym jeszcze wolne miejsca, to mogę sobie przesunąć budynek po to, żeby ten budynek tutaj zmieścić, jeśli mam na to wystarczającą ilość miejsca, ale gdyby była sytuacja taka, że mam wszystko już pozajmowane, załóżmy w taki sposób, i chciałbym dołożyć ten duży budynek, no to już tego nie mogę zrobić, bo mam tylko jeden małe miejsce, więc w tym momencie tego dużego budynku już wybudować nie mogę, tak? W taki sposób będziemy sobie to rozpatrywali. Ok, czyli plantator, zabieramy sobie plantację, bądź zabieramy sobie kamieniołom, który będzie nam dawał zniżki. Jeśli chodzi o kamieniołomy, w momencie, kiedy kamieniołom będzie aktywny, czyli będzie miał na sobie kolonistę, będzie nam dawał zniżki na budynki. I teraz ważna sprawa jest taka, że każdy budynek, który tutaj mamy, w
w lewym dolnym jego rogu będzie miał oznaczenie liczbowe, które będzie nam mówiło o tym, ile potrzebujemy dublonów. Jest do góry nogami, czy jest OK? Jest OK. Super. Ile będziemy potrzebowali dublonów do jego wbudowania. I to jest ta wartość tutaj. Przypominam, że ta wartość czerwona na górze to jest wartość punktów, które zdobędziemy na koniec gry. Czyli w tym momencie, żeby wbudować kuźnię, będę potrzebował dwóch dublonów. I teraz zniżki na górze pokazują nam, jaką mogę maksymalną zniżkę uzyskać na każdą z tych kolumn budynków. Czyli tutaj, nawet jeśli będę miał trzy kamieniołomy, to maksymalnie budynki będą o jeden tańsze. Tak? Mhm. Tutaj będą o dwa tańsze, tutaj o trzy tańsze i tutaj o cztery tańsze. I nie mogę jakby zwiększyć tego rabatu, nawet jeśli będę miał więcej kamieniołomów. Tak? I to jest tutaj na planszetce zaznaczone. Po to właśnie będą te kamieniołomy i kamieniołomy normalnie lądują na tą naszą strefę tutaj plantacyjną. Tak? Na tą strefę plantacyjną. W momencie, kiedy będziemy wybierali plantację, czyli załóżmy, że Teos weźmie tytoń, Paulina weźmie cukier, plantacje, które zostały niewybrane, bierzemy, odkładamy je na stos odrzuconych i odkrywamy po prostu nowe plantacje, które wejdą nam do gry. I te plantacje będą do wyboru, jeśli ktoś wybierze plantatora, ale dopiero jak już wszyscy wybierzemy plantację. Czyli te plantacje nie uzupełniają się na bieżąco i to jest też istotna informacja. I to tyle, jeśli chodzi o plantatora. Kolejna postać, którą sobie omówimy, to jest postać burmistrza. Postać burmistrza pozwala nam właśnie zabierać kolonistów ze statku. Na początku gry, na statku, który przywozi kolonistów, będziemy mieli trzech kolonistów. I teraz burmistrz pozwala zabrać kolonistę ze statku. Dodatkowo osoba, która wybrała burmistrza, będzie miała przywilej i bierze jednego kolonistę, ale z zasobów ogólnych. Czyli nie ze statku, tylko dobiera dodatkowego kolonistę z zasobów ogólnych. Po co nam ci koloniści? Koloniści generalnie są potrzebni do tego, żeby obsługiwać nasze budynki oraz obsługiwać nasze plantacje, tak? Czy ewentualne kamieniołomy. W momencie, kiedy ja bym wybrał burmistrza, załóżmy na to, dobieram kolonistów, biorę sobie kolonistę najpierw z tych zasobów ogólnych i jeśli mam możliwość położenia go na jakieś puste miejsce na budynkach, to muszę go umieścić na pustym miejscu na budynku. Nie mogę go odłożyć jakby do rezerwy. I teraz, mając trzech kolonistów na statku, wygląda to w ten sposób, że zaczynając od burmistrza, burmistrz zabiera pierwszego, drugi dostaje Teos, trzeci ląduje u Paulinę. Tak? W momencie, kiedy mamy trzy miejsca na statku, trzech kolonistów na statku, to jest proste. Ale w sytuacji, gdyby w dalszej części gry pojawiło się tych kolonistów na przykład pięciu na statku, tak? No to w tym momencie ja wybieram burmistrza, biorę jednego kolonistę z zasobów ogólnych do siebie, biorę pierwszego kolonistę ze statku do siebie, Teos dostaje jednego kolonistę, Paulina jednego i znowu wracamy do mnie. I znowu ja dostaję jednego kolonistę, Teos dostaje drugiego kolonistę, Paulina zostaje z niczym. Czyli do wyczerpania statku kolonistów będziemy tych kolonistów po kolei, w kolejności, jak ruch wskazówek zegara dobierać. W sytuacji, gdybyśmy mieli kolonistów na statku, a będziemy mieli wszystkie budynki zajęte, czyli na każdym budynku będę już miał jakiegoś kolonistę, to biorąc kolonistę z zasobów, będę go umieszczał tutaj na tej plaży przy Róży Wiatrów. I to są koloniści, którzy będą w tak zwanej rezerwie. Dodatkowo, jeśli po wcześniejszym ruchu miałem kolonistów w rezerwie, bo wtedy jeszcze nie miałem budynków, a w międzyczasie jakiś budynek wybudowałem, to w fazie burmistrza, poza dobieraniem kolonistów, ja mogę dowolnie tych kolonistów sobie tutaj przegrupowywać na mojej planszy, tak? Mhm. Czyli gdybym miał powiedzmy tylko trzech kolonistów, a pięć budynków, to dopiero w fazie burmistrza, jak już wcześniej ich tak położyłem, w fazie burmistrza mogę ich zmienić miejscami, tak? Jeśli nikt nie wybierze burmistrza, jeśli nie będzie tej fazy burmistrza, to nie mogę ruszać tych kolonistów, które mam tu wystawionych i nie mogę dokładać kolonistów, którzy są w rezerwie. To jest bardzo, bardzo istotne. No i oczywiście patrząc na to jakby z logicznego punktu widzenia, gdybym dobrał burmistrza i nie byłoby tutaj już kolonistów, bo zapełniliśmy ten statek do końca, no to wtedy nie otrzymuję dodatkowego kolonisty z tego mojego przywileju. Oczywiście, jak wcześniej mówiłem, z tego ruchu i z tego przywileju ja mogę, a nie muszę skorzystać. W
tej sytuacji akurat, no opłaca mi się brać tych kolonistów, tak? Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby mi się to nie opłacało, ale gdybym nie chciał, to nie muszę tego kolonista albo dodatkowego, albo tych kolonistów ze statku brać do siebie, ok? Tak wygląda burmistrz. Teraz przejdziemy do budowniczego. Jeśli chodzi o budowniczego, osoba, która wybierze budowniczego, będzie miała obniżony koszt budowy budynku o jeden dublon. Czyli on trochę działa, jakbyśmy mieli aktywny kamieniołom, ale jego zniżka łączy się ze zniżkami z kamieniołomu. Czyli gdybym ja miał w tej sytuacji dostępny kamieniołom i wziąłbym sobie budowniczego i w pierwszej grupie mamy budynek, który kosztuje 2 dublony, to w tym momencie mogę ten budynek wybudować za darmo, bo mam zniżkę z kamieniołomu i mogę mieć jedną zniżkę z kamieniołomu i dodatkowo z budowniczego mam minus jeden koszt. I to jest jakby moment, w którym te rzeczy, te zniżki mogą się łączyć, tak? Gdyby była sytuacja, że wziąłem budowniczego, a nie wybuduję żadnego budynku, to nie otrzymuję dublona po prostu z banku od tak, tak? Muszę wykonać akcję budowania, żeby mieć tą zniżkę, a to nie jest po prostu danie mi dublona. Jeśli chodzi o budowanie, znowu, będziemy to robili w kolejności, czyli ja biorę budowniczego, buduję, mam zniżkę, Teos buduje albo nie, ty budujesz albo nie. Jeśli chodzi o zasady budynków, każdego rodzaju budynku mogę mieć tylko jeden na swojej planszy. Nie tyczy się to plantacji i kamieniołomów. Czyli jeśli chodzi o te budynki takie uprawne, mogę mieć na przykład, nie wiem, 2 plantacje indyga, nie ma problemu. Mogę być indygowym potentatem, tak? Ale jeśli chodzi o budynki, które mamy tutaj, każdego rodzaju mogę mieć jeden budynek. Ale zauważcie, że mała farbiarnia i farbiarnia to są 2 różne budynki. Czyli mogę mieć budynki, które przerabiają surowce w większej ilości, ale nie mogę mieć 2 małych farbiarni u siebie na planszetce, tak? Czyli muszą to być różne budynki. Dobra. I to jest jeśli chodzi o budowniczego. Teraz przejdziemy sobie do nadzorcy. Jeśli chodzi o nadzorcy, to tutaj pobierając nadzorcę, będziemy sobie sprawdzali zdolności produkcyjne naszych planszetek. I teraz zasymulujmy sobie jakąś sytuację. Ja tutaj bardzo szybciutko już coś ułożę, tak żeby Wam to szybko i relatywnie sprawnie pokazać. Załóżmy, że będzie taka sytuacja. Weźmy sobie jeszcze ten cukier. Weźmy sobie jeszcze jeden cukier w taki sposób i weźmy sobie jedną małą cukrownię. I teraz w fazie nadzorcy... To chciałem to położyć. Ok. W fazie nadzorcy osoba, która wybrała nadzorcę, oczywiście pierwsza wykonuje akcję, jej przywilejem jest to, że dostaniemy jeden towar więcej z produkcji, ale z towarów, które w tej rundzie wyprodukowaliśmy. Załóżmy, że będzie... No dobra, musi być tak. Dobra. I teraz przechodzimy do fazy produkcji, tak? Czyli ja sobie sprawdzam u siebie, jakie mam moce przerobowe. Bardzo ważne w Puerto Rico jest połączenie plantacji oraz budynków, które przerabiają nam jakiś zasób. To znaczy, ja mam na swoim polu 2 plantacje indygo, ale mam tylko jedną małą farbiarnię. To znaczy, że w fazie nadzorcy, jeśli chodzi o indygo, stworzę tylko jedno indygo. Mimo, że tworzę je 2, ale przerabiam tylko jedno. Tak? Gdybym miał farbiarnię tą większą, i tu powiedzmy, że miałbym aktywację, to w tym momencie mam 2 indygo, mam jedną małą farbiarnię i jedną farbiarnię i mam tutaj swoich kolonistów, to wtedy wyprodukowałbym 2 takie towary, tak? A w poprzedniej wersji, mimo że mam 2 indygo, mam jedną farbiarnię, czyli produkuję tylko jeden zasób. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o cukier, mam 2 cukry, ale mam tylko jedną cukrownię, więc dostałbym tylko jeden cukier. Jeśli chodzi o tytoń, mimo że mam suszarnię tytoniu, w której mam kolonistę, ale na mojej plantacji na tytoniu nikt nie pracuje, czyli nikt tego tytoniu nie zbiera, tak? Więc w tym momencie też nie dostałbym tego tytoniu. No i jeśli chodzi o kawę, nie mam ani plantacji kawy, ani budynku do kawy, więc nic się nie dzieje. Wyjątek tutaj stanowi kukurydza. Kukurydza jest po prostu tworzona, po prostu zbierana. Nie potrzebuję przetwarzać kukurydzy, tylko kukurydzę po prostu zbieram. No i teraz w tym wypadku ja w swoim ruchu nadzorcy wyprodukowałem indygo, wyprodukowałem cukier, wyprodukowałem kukurydzę, więc jako nadzorca, ponieważ ja wybrałem tą kafelkę, mogę sobie albo jeden cukier, albo kukurydzę, albo indygo dobrać z zasobów ogólnych, po prostu jako bonus, tak? I sobie dobieram taki zestaw. I te wyprodukowane elementy kładę tutaj przy
przy Róży Wiatrów. I ja je tam składuję. I na ten moment nie ma znaczenia, ile ja tutaj tego mam. Na ten moment. To będzie ważne w przyszłości, ale teraz mogę tego przechowywać tutaj, ile wlezie, ile tylko fabryka daje, ile tylko produkuje. Oczywiście zastrzeżenie jest takie, że gdybym miał produkcję indygo, ale nie będzie już indygo w zasobach ogólnych, to po prostu tego indygo nie produkuję i nie przetwarzam. Okej. No i wy też przeprowadzacie swoje fazy, swoją fazę produkcyjną też przeprowadzacie jakby po kolei, tak? I to idzie też w kolejności właśnie tej od osoby, która wybrała daną postać. Dobra. Zostawmy sobie może te zasoby, bo nam się jeszcze przydadzą. Teraz przechodzimy do kolejnej postaci, czyli do kupca. To jest przedostatnia, no, druga od końca postać, którą sobie omówimy. Kupiec pozwala nam sprzedawać towary i teraz, jeśli chodzi o kupca, znowu mamy dowolność, czyli ja mogę, a nie muszę skorzystać z jego akcji. Kupiec pozwala mi sprzedawać towary na targowisku. Targowisko to jest taka płytka, która ma 4 miejsca na sobie i od razu ma też narysowane, jaka jest wartość towarów. Kukurydza jest warta 0, indygo 1, cukier 2, tytoń 3, kawa 4 i to jest wartość w dublonach. W momencie, kiedy ja wybrałem kupca, to ja pierwszy zaczynam i mogę na targowisku sprzedać jeden zasób jednego wybranego przeze mnie rodzaju, tak? Czyli ja decyduję, poczekaj, bo to jest importante, po jednym znaczniku towaru, tak, po jednym znaczniku, czyli wybieram sobie, który chcę sprzedać. Wiadomo, że w tej sytuacji najbardziej opłacałoby mi się sprzedać cukier, tak? I ja ten cukier tutaj wstawiam. Ponieważ jestem kupcem, moim przywilejem jest to, ponieważ ja wybrałem tę postać, że dostanę jeden dublon więcej, czyli w tym momencie dostałbym 3 dublony i dlatego dla kupca opłaca się sprzedawanie kukurydzy, tak? Bo w tym momencie przynajmniej dostałbym jeden dublon. Wy oczywiście również możecie sprzedać tą kukurydzę, ale wtedy nie dostaniecie żadnej kasy. I teraz, w momencie, kiedy ja się decyduję sprzedawać, sprzedaję ten towar, przechodzimy do kolejnego gracza. Kolejny gracz ze swoich zasobów może również sprzedać jakiś zasób, ale musi sprzedać inny zasób, niż już jest na targowisku. Czyli w tym momencie Teos, mimo że ma cukier u siebie, to nie może go sprzedać, bo cukier już jest sprzedawany. Musi sprzedać inny towar. Powiedzmy, że sprzedaje tutaj cukier, tak? Nie cukier, tytoń. Sprzedaje tytoń i wtedy przychodzi kolejka do ciebie, no i ty też decydujesz, tak? Jeśli masz takie zasoby, możesz sobie sprzedać kawę. I teraz ważna sprawa jest taka, że jeśli nie uzbierają się cztery zasoby na targowisku, to te targowisko zostaje takie, jakie jest. Czyli w momencie, kiedy następny gracz wybierze kupca, to będzie miał możliwość sprzedania tylko jednego towaru, a reszta graczy nie będzie mogła nic sprzedać, bo targowisko sprzątnie się dopiero na koniec fazy kupca. Tak? Czyli w tym momencie, gdybyśmy grali w cztery osoby i cztery osoby sprzedałyby każde po innym towarze w fazie kupca jednej, to na koniec fazy kupca te towary spadają do zasobów ogólnych, targowisko jest puste, c'est la vie, tak? Ale w momencie, kiedy gramy w trójkę, jeśli tutaj się coś zablokuje, zostanie jedno wolne miejsce, to w tym momencie to się nie sprząta, dopiero jak się zapełni, na koniec fazy kupca to się będzie sprzątało. Więc to jest też takie triki, żeby sobie to gdzieś mieć z tyłu głowy na uwadze. I jak mówiłem, kupiec, jego przywilej to jest jeden dublon więcej na sprzedaży towaru. Ok. Dobra. No i ostatnia z tych postaci, które dzisiaj będziemy grali, to jest kapitan. Kapitan to jest jedyna postać w grze, która daje nam możliwość zdobywania punktów zwycięstwa. I teraz, w jaki sposób wygląda kapitan? Załóżmy, że mamy taką sytuację, tu sobie też coś podziałajmy. Powiedzmy, że masz taką sytuację, Paulina. Ja załóżmy, że mam tak. Tak, czyli mamy jakieś zasoby, które w fazie nadzorcy udało nam się zebrać. I teraz kapitan pozwala nam sprzedawać towary na statkach. W grze trzyosobowej mamy statek, który jest z ładownością 4, z ładownością 5 i z ładownością 6. Ja, jako pierwszy gracz, decyduję, który towar, bo mogę wybrać jeden rodzaj towaru i na który statek chcę sprzedać. Tak? Czyli w tym momencie no, mam więcej indyga, więc chciałbym sprzedać to indygo. Tutaj już jak w fazie targowiska mieliśmy zróżnicowane te towary, tutaj wszystkie, każdy towar jest wart jeden punkt zwycięstwa. Czyli ja wkładam 3 indygo na statek, tak? Zdobywam 3 punkty zwycięstwa plus jeden punkt zwycięstwa, ponieważ to była moja pierwsza sprzedaż kapitanem w tej
fazie, tak? Czyli ja dostaję 4 punkty zwycięstwa, biorę sobie 4 heksy, zakrywam je, ponieważ to jest informacja niejawna, ile ja tego mam i tyle. I mam to u siebie. I teraz decyduje Teos. I Teos musi, to jest akcja kapitana, żeby to wybrzmiało. Akcja kapitana to jest jedyna akcja, którą jeśli mamy możliwość, to musimy zrobić. Mhm. Nie możemy się z tym kryć. I teraz Teos, mając taką sytuację, może zrobić dwie rzeczy. Może albo stworzyć nowy statek, na którym będzie sprzedawał cukier i wtedy dostałby 3 punkty za ten cukier, tak, i go by wysłał i musi wtedy wydać całą pulę, albo może się dorzucić do statku z Indygo, ponieważ tam jest jeszcze miejsce, tak, i on wtedy decyduje. I tutaj w momencie, kiedy dołoży, ten statek jest zapełniony, on dopiero na koniec fazy kapitana odpłynie i się znowu zwolni, tak? Teraz przechodzimy do ciebie, Paulina, i teraz ty znowu decydujesz, tak? Powiedzmy, że Teos coś tam załadował. No ja i teraz ty... Tak. O, załóżmy, że tak. Nawet tak, o. I teraz załóżmy, że masz sytuację... No dobra, masz sytuację, jaką masz, czyli masz taką sytuację, czyli możesz tak naprawdę tylko wysłać te towary na piątkę, ponieważ masz 5 tych towarów. W momencie, gdybyś miała 6, no to oczywiście nie możesz... Aha, 4 miałaś. Czyli masz 5. W momencie, gdybyś miała 6 towarów, nie możesz już tego 6 towaru wysłać. Tak samo nie możesz w jednym ruchu rozdzielić tych towarów, tak? Musisz wybrać łódź. Istotne też jest, że gdyby była taka sytuacja, załóżmy, że ty zaczynasz i masz 5 tych towarów, to nie możesz iść na statek, mając 5 towarów, który jest mniejszy i celowo sobie coś zatrzymać. Musisz jakby optymalizować, to znaczy musisz wszystko sprzedać w miarę możliwości, oczywiście jeśli jest taka możliwość. No i teraz sprzedajemy swoje towary. Załóżmy, że zostało to zrobione w ten sposób. Tutaj nam się coś, powiedzmy, kawą przyblokowało, tak? I to są rzeczy, które nam zostały generalnie w zasobach, tak? Czyli mamy takie znaczniki. I teraz na koniec fazy kapitana z tych wszystkich znaczników, które nam tutaj zostały, możemy zostawić sobie tylko jeden. Nie jeden każdego rodzaju, tylko jeden. Cała reszta nam gnije i spada poza planszę. Wyjątkiem stanowią budynki, o których sobie zaraz troszkę więcej powiemy, które pozwalają naginać te zasady. Czyli są na przykład magazyny, duży magazyn, który przechowuje 2 typy towarów i on jest unlimited. To znaczy, możesz tam mieć tylko 2 konkretne typy towarów, które sobie wybierzesz, ale możesz ich mieć po 5 na przykład, tak? I wtedy ten magazyn ci to zapewnia. Jest jeszcze mały magazyn daje nam 1 typ towaru, ale on też jest unlimited, tak? Czyli po prostu możemy sobie go przechować, a zawsze mamy możliwość zachowania jednego towaru, jednego rodzaju na naszej planszetce, tak? Przy naszej lóży wiatrów. Żeby to wybrzmiało, robimy tą czystkę tylko i wyłącznie po fazie kapitana. Czyli jeśli u nadzorcy uda nam się zebrać tych towarów bardzo dużo, to te wszystkie towary tutaj mogą leżeć. Ale przy kapitanie musimy się zrzucić. Dobra? I jeszcze, żeby to też jakby było tak wytłuszczone, ten punkt dodatkowy zwycięstwa to jest tylko punkt za pierwszy załadunek. Czyli gdyby, bo o co tu chodzi? Chodzi tu jeszcze o to, że gdybyśmy mieli taką sytuację, czyli ja dołożyłem indygo, załóżmy, że Teos tutaj dołożył tytoń, przechodzimy do ciebie, ty nie masz co załadować, bo nie masz towarów, więc nie ładujesz, więc teraz tura wraca do mnie i teraz ja dalej mogę decydować, tak? I jeśli mam możliwość, to muszę wysłać swój zasób na statek, tak? Czyli nie mogę zrezygnować z tego ruchu, tak? I znowu przechodzimy do Teosa, Teos znowu ma możliwość, więc musi wysłać. I w tym momencie, jak już nikt nie będzie miał możliwości wysłania, to kończymy fazę kapitana. Statki, które są zapełnione, odpływają, czyli zgarniamy ich zasoby do zasobów ogólnych. Statki, które nie zostały zapełnione, zostają. I tam będziemy mogli już tylko ten rodzaj towaru dorzucać. Ok? Dobra. I to jest pan kapitan. Mamy jeszcze postacie poszukiwaczy. Postacie poszukiwaczy to jest nic innego jak takie przeczekanie, czyli dostajemy dublon z banku i nic więcej się nie dzieje. I to jest jakby przeczekanie dla nas, bo my nic nie zrobimy, ale też nie damy graczom innym żadnego innego ruchu, tak? Bo po prostu tura się wtedy kończy. Na koniec rundy, jak wspominałem, sprawdzamy warunki zwycięstwa. Aha, ważna rzecz, przepraszam. O burmistrzu. Tak, o burmistrzu ważna rzecz. Zobaczcie, załóżmy sobie sytuację taką, dobudujmy ci 2 budynki, Teos, tobie wybudujmy 1 budynek,
dajmy ci tutaj kolonistę. Paulina nie będzie miała kolonistów. W momencie, kiedy zakończymy naszą fazę burmistrza, tak? Czyli dobraliśmy sobie tych kolonistów, dołożyliśmy ich sobie. Dobra, to zróbmy tak. Mamy burmistrza, ja biorę jeden znacznik, powiedzmy, że go kładę tutaj. Teos bierze jeden znacznik, kładzie go tutaj. Paulina bierze jeden znacznik, kładzie go tutaj. Ja biorę jeden dodatkowy, ponieważ jestem burmistrzem. I teraz kończy się faza burmistrza. Liczymy wszystkie puste pola, które mamy, ale tylko na budynkach. Nie liczymy pustych pól na plantacjach. Mm-hmm. Czyli ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć łącznie mamy pól, więc w tym momencie sześciu kolonistów wchodzi na statek. Dzięki temu właśnie będziemy mogli dobierać tych kolonistów dodatkowych. Mm-hmm. Jedną rzecz tylko muszę sobie sprawdzić. Wydaje mi się, żeby to też nie pochrzanić. Tak. Dobra. Czyli nie mamy limitu kolonistów, którzy nam tutaj przypłyną, ale w momencie, gdyby była sytuacja, że wszystkie budynki mamy zajęte, to zawsze trzech kolonistów wskakuje na statek, czyli liczba graczy. Nie? I w tym momencie w taki sposób to się będzie toczyło. Dobrze. I to są postacie, to są budynki. Ważna sprawa, o której też już wcześniej mówiłem, ale tak jakby podsumowując zasady, że tylko i wyłącznie budynki, na których mamy kolonistów, uznawane są za budynki aktywne i będziemy mogli czerpać z nich korzyści. Tak? Wyjątek stanowią wartości punktów zwycięstwa nadrukowane na czerwono. W tym momencie, gdybym miał taki ratusz wybudowany i nie miałbym tam kolonisty, to i tak on na koniec gry da mi 4 punkty, tak? Ale nie odpali się jego umiejętność, która jest na dole, dobra? I przypominam, że przesuwanie kolonistów odbywa się tylko i wyłącznie w fazie burmistrza. W innym wypadku nie mogę sobie dyrygować tymi kolonistami. Jak se ich postawiłem, tak se ich mam. Okej. Okay. Czy czaty mają jakieś pytania, jeśli chodzi o zasady? Albo czy moi współgracze mają jakieś pytania, albo czy coś się pojawiło po drodze? Ja mam pytanie. Tak. Załadowanie do pełna łódki, która odpływa z towarem. Co tak. To daje? Daje punkty zwycięstwa. Każdy towar, który włożysz na łódkę, daje ci punkt zwycięstwa. Ale w momencie odpłynięcia? Nie, w momencie załadowania. Tak. Bo no, wtedy to by było niemożliwe do wytrakowania. Czyli po prostu nie? Odpłynięcie zwalnia nam miejsce na ładowanie następnych towarów. Dokładnie tak. Okay. Tak to działa. Na czacie żadnych też żadnych pytań? Chodzi o zasady. Jasne? Nie. Tam Gromik tylko pisał, że grał już chyba w Puerto Rico, bo skojarzył właśnie po zasobach, które się tutaj wykłada i mówił właśnie, że to jest taka gra, w której da się monopolizować. Tak, da się monopolizować, ale przypominam właśnie takie, bo tutaj jakby w grze nie ma dużo zasad, sami widzieliście, że nie ma dużo zasad, ale jest dużo takich małych mikrozasad, takich kruczków, czyli jeden budynek jednego rodzaju mogę mieć tylko u siebie, muszę mieć na niego miejsce, budynek jest aktywny, jeśli ma kolonistę, nie muszę wykonywać akcji z postaci w danej fazie, mogę, w fazie budowania mogę budować tylko jeden budynek, nie mogę tego budować więcej i w fazie plantatora, jeśli decyduje się zabrać kamieniołom, no to już nie biorę plantacji. A budynki, nie będziemy szli przez wszystkie budynki. Budynki mamy produkcyjne, które przetwarzają nam towary i to są te budynki, które są takie w innym kolorze, kolorowe są. I mamy budynki, które będą nam pozwalały naginać zasady gry. Czyli na przykład biuro handlowe pozwala nam kłaść takie same towary na handlowisku, na targowisku. Czyli załóżmy, że tam już jest kukurydza, a ja mówię, mam ten budynek i on musi być aktywny, czyli musi mieć kolonistę, ja też sprzedaję kukurydzę. I to jest jedyny motyw, żeby to nagiąć, tak? Z takich ważniejszych, no będziemy mieli przytułek, czyli w momencie, kiedy będziemy brali kolonistów, będziemy dostawali dodatkowego kolonistę, trochę jak burmistrz. Będziemy mieli dodatkowy dublon przy sprzedaży towarów, tak? Będziemy mieli dodatkową plantację do dobrania, będziemy mogli brać kamieniołom zamiast
planetacji na kuźni, czyli znowu omijamy tą zasadę przywileju. Małe, duże magazyny pozwalają nam przechowywać towary u siebie. Mamy port. Port jest importante, bo port daje nam plus jeden punkt zwycięstwa za każdy załadunek. Czyli w momencie, kiedy ja ładuję towary i ładuję je kilka razy, to kilka razy dostaję po tym jednym punkciku, nie? Nabrzeże daje nam w ogóle coś takiego, co nazywa się prywatnym statkiem. Prywatny statek to jest taki statek wirtualny, którego my tutaj nie mamy. I na ten prywatny statek ja raz w fazie kapitana mogę wysłać dowolną ilość towarów jednego rodzaju i za każdy taki sprzedany towar na prywatnym statku dostaję jeden punkt zwycięstwa. Ale mogę tylko jeden taki statek wysłać. Tak? Czyli jeden rodzaj towaru mogę wybrać, nie? Ale on ma ładowność, tam jest napisane w ogóle w instrukcji ładowność 11, gdzie najwięcej znaczników mamy właśnie 11, więc wprost napisane, że nie ma limitu. Mamy dodatkowego kolonistę do budynku z uniwersytetu, czyli w momencie, kiedy budujemy budynek, od razu kładziemy na nim kolonistę. I mamy też właśnie kolonistę do plantacji z przytułku, czyli jak buduję plantację, to od razu stawiam tam kolonistę po prostu na tej plantacji. Będziemy mieli przetwórnię, która będzie nam dawała dublony podczas produkcji w zależności od tego, jaki towar produkujemy. Będziemy mieli, no i później już są te budynki endgame'owe, tak? Czyli mamy siedzibę cechu, jeden PZ za każdy mały budynek, dwa PZ-y za każdy duży budynek produkcyjny. I tutaj w tych budynkach, jeśli chodzi o aktywność, te budynki nie muszą być aktywne. Czyli tutaj liczymy po prostu ilość budynków, jakby, nie? Tutaj będziemy mieli za zajęte pola na tej wiejskiej części, czyli ile mamy pól zajętych. Tutaj będziemy mieli za każdą trójkę kolonistów, którą mamy, jeden punkt zwycięstwa. Tutaj będziemy mieli punkt zwycięstwa za każde cztery punkty na żetonach, czyli w momencie, kiedy będziemy dużo wysyłali statków, to jest fajne. No, w końcu urząd celny. No i ratusz plus jeden PZ za każdy beżowy budynek, który mamy, czyli zarówno małe, jak i duże budynki dają po prostu jeden punkt więcej. Tak. No, to nie będziemy mówić o tych budynkach, bo to nie ma sensu. Bo to nie ma sensu, no, więc powiedzmy o wszystkich. Okay. Gromik tylko napisał Paulinie, że to taka minigierka z tymi statkami, musisz tak robić, żeby inni nie mogli załadować. Po czym napisał plus, minus dwa, kurde sorry, klawiatura czyści. I Rychę za właśnie okładkę pudełka, tak. Specjalnie dla Rychezy. Tak wygląda Puerto Rico z drugiego rzutu. I za chwilkę już przechodzimy płynnie do naszej rozgrywki. Także dajcie nam dosłownie 30 sekund, tak żeby wybrzmiały dżingle. Także tak zaraz jest. Do Was wracamy. A widzów na YouTubie zachęcamy do kolejnego filmu. Do zobaczenia. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.